Z głośnym wołaniem i płaczem zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Myślę, siostry i bracia, że jest dla nas wszystkich jasne, o co tutaj chodzi, że autor listu do Hebrajczyków odnosi się do modlitwy Pana naszego Jezusa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Pamiętamy tę scenę szczególną, przejmującą. Pan Jezus modli się do Ojca. Wiemy, jak bardzo dramatyczny był to moment Jego ziemskiego życia. Godzina trwogi, godzina konania, Getsemani. Spójrzmy dziś na tę modlitwę naszego Pana. Nie po to na nią spójrzmy, żeby odnotować jakieś teologiczne ciekawostki, którymi się pochwalimy w towarzystwie, ale po to, żeby się od samego Zbawiciela modlitwy uczyć. Bo któż może być dla nas lepszym wzorem, lepszym nauczycielem modlitwy niż sam Boży Syn? Która modlitwa mogłaby być doskonalsza niż Jego modlitwa do Ojca? Trzeba nam przypatrywać się tej modlitwie naszego Pana. Jak pamiętamy tę scenę w Getsemani, to wiemy dobrze, że to, co tam się dzieje, ta modlitwa Pana Jezusa, to jest walka. Dosłownie i w przenośni to jest krwawa walka. Jezus poci się krwawym potem. Modlitwa, która jest walką. Bardzo ciekawe, że w katechizmie Kościoła katolickiego jest taki termin, walka modlitwy. Mogłoby się wydawać, że katechizm, taki tekst oficjalny, gruby, to pewnie wszystko takie suche, twarde, niestrawne. Nie jest tak. Walka modlitwy. Tak, w ten sposób też Kościół pisze o modlitwie. Tak jest zatytułowany jeden z rozdziałów w katechizmie. Walka modlitwy. Posłuchajmy, jak on się zaczyna. To jest punkt 2725. Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas, że modlitwa jest walką. Skoro modlitwa jest walką, to warto, aby każdy z nas siebie zapytał, czy moja modlitwa jest walką, czy twoja modlitwa jest walką, czy jest choć jedna osoba, o którą prawdziwie walczysz na modlitwie, choć jedna sprawa, o którą się duchowo, wytrwale zmagasz, że nie, że o, już modlitwa zaliczona, ale że prawdziwie o coś walczysz. Ważne są to pytania. Zmierzmy się dzisiaj z tymi pytaniami. Spójrzmy dalej, co jest w katechizmie. Tam jest pytanie bardzo naturalne, narzucające się, że skoro to jest walka, to przeciwko komu albo przeciwko czemu to jest walka? I taką nam odpowiedź daje Kościół. Przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Powtórzę to, niech to wybrzmi w naszych uszach, w naszych sercach, to, co nam mówi Kościół, że szatan robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy. Sługa Boży, ksiądz Dolindo Ruotolo, kiedyś poczynił taką ciekawą uwagę, że najniebezpieczniejsze pokusy szatana to są te pokusy, które uderzają w modlitwę. Bo jak szatan zniszczy ludzką modlitwę, to dusza jest bezbronna potem. Jak szatan na tym polu wygra, to potem wszystkie inne walki także wygra. A podobnie mówiła święta Teresa od Jezusa, karmelitanka, mistyczka, doktor Kościoła, że jak dusza się nie modli, to szatan już jej nawet nie musi kusić. Jak ona się nie modli, no to już sama do piekła idzie. Mówię, powtarzam i póki będę żył, zawsze będę powtarzał, że całe nasze zbawienie jest w modlitwie. To z kolei święty Alfons Maria de Liguori. A do tego posłuchajmy jeszcze, jak pisze święta Faustyna w dzienniczku. No, wiele jest w dzienniczku o modlitwie. Jeden fragment wybrałem. Tak pisze Faustyna. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej.
W jakimkolwiek dusza jest w stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność. Modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej. Modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem. Modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była zobowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. Jakie to jest ważne, abyśmy tym żyli, nie tylko w deklaracjach, ale i w praktyce, przede wszystkim w praktyce. Wróćmy jeszcze do Getsemani, do tej przejmującej modlitwy naszego Pana. Autor listu do Hebrajczyków pisze, że Chrystus został wysłuchany. To na pozór może wydawać się dziwne, jak tak układamy te puzzle, że Pan Jezus modlił się, żeby Ojciec zachował Go od męki, od tego cierpienia, żeby ominął Go ten kielich, no a On Go nie ominął. Jakże więc może pisać autor listu do Hebrajczyków, że został Chrystus wysłuchany? Ale to jest pobieżne spojrzenie na tę scenę, na słowa samego Pana. Jak zobaczymy, co dokładniej mówi Pan Jezus, to rozwiewają się nasze wątpliwości. Bo nie mówi nasz Pan tak po prostu: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Mówi: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. A potem jeszcze trochę inaczej woła: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Został wysłuchany nasz Pan, bo modlił się, żeby się wypełniła wola Ojca i ona się wypełniła. Tutaj nie było żadnego udawania. Jak Pan Jezus mówił: niech się stanie, Ojcze, Twoja wola, to w ustach Chrystusa nie jest jakaś tylko konwencjonalna, nic nieznacząca grzeczność. To może z naszej strony tak być, źle by było, gdyby tak było, że mówię: niech się dzieje Twoja wola, ale to jest tylko takie sobie puste, taki slogan pobożny. Nie tak się modli nasz Pan. I w tym mamy Go naśladować, w tej autentyczności, że jak mówi: niech się dzieje Twoja wola, to na serio to mówi. Jeszcze przy tym się zatrzymajmy, bo to jest w ogóle fundamentalny warunek dobrej modlitwy. Pragnienie woli Bożej, otwartość na wolę Bożą, to nie jest coś oczywistego. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Znamy te słowa, które Bóg mówi u Izajasza. Tak też wiemy i rozumiemy, że nie zawsze to, co sobie pomyślimy, wymyślimy, nawet coś, co wydaje się w 100% dobre, nie zawsze to będzie zgodne z wolą Bożą. A żeby to wam, siostry i bracia, zobrazować, użyję takiego dość bolesnego przykładu. Pomyślmy o takiej bolesnej sytuacji, że dziecko w rodzinie jest chore, małe dziecko. Na tyle małe, że nie mogło nawet żadnego grzechu popełnić, żadnego zła uczynić świadomie. Mogłoby się wydawać, tak w ziemskim rozumieniu, że tutaj tylko jedno jest dobro, tylko jedna rzecz może być wolą Bożą, żeby to dziecko było zdrowe. Że jak się będziemy modlić, odmówimy miliard modlitw, to prędzej czy później Pan Bóg to dziecko uzdrowi, bo na pewno tego chce. Ale ostatecznie nie wiemy, czy Pan Bóg tego chce. Bo może być tak, czy to w życiu człowieka bardzo młodego, na wczesnym etapie życia, czy to w życiu człowieka starego, może być tak, że nie zdrowie, ale śmierć, nawet zupełnie niezawiniona, że ona będzie tym, co w wolę Bożą się doskonalej wpisze. Dla dziecka to może być w pewnym sensie sama korzyść, bo taki maluch, jak jest ochrzczony, to od razu trafia do nieba. Cóż lepszego może mu się przytrafić? A dla tych, którzy zostaną tu na ziemi, to niekiedy może być moment trudnego, ale błogosławionego przełomu.
moment pojednania w rodzinie, moment zwrócenia się do Boga na nowo, może po latach. To, co trudne, jest niekiedy bardzo potrzebne. Tak jak lekarstwo, które jest bardzo niesmaczne, tak jak operacja, która jest bolesna. Niekiedy to właśnie będzie wola Boża względem nas. Ale to, że w konkretnej sytuacji tak może być, to oczywiście nie znaczy, że tak będzie zawsze, że to jest jakaś generalna reguła. No, wiele spraw jest przed nami zakrytych. Myśli nasze nie są Bożymi myślami, a drogi Boże nie zawsze są naszymi drogami. Pamiętamy, jak powiedział nasz Pan, że jeśli się nie staniemy jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Wiemy, pewnie każdy z nas pamięta z własnego dzieciństwa, że dzieci nieraz tupią nogami i krzyczą, bo czegoś nie rozumieją, na coś się nie zgadzają. Mówią, że bez sensu, że mama nie kocha, bo coś tam powiedziała, coś zakazała. Buntują się dzieci, ale potem jak dorastają, to, co wcześniej wydawało się kompletnie bezsensowne, niezrozumiałe, całkowicie, to widzą, że to miało sens, to było dobre, to było uzasadnione. Tak też będzie na końcu czasów, gdy wszystko, co dziś przed nami zasłonięte, zostanie odsłonięte. Że to, co dziś się wydaje bolesne i tylko bolesne i bez żadnego sensu, odsłoni Pan Bóg przed nami sens wszystkich wydarzeń. A niezależnie od tego, co się dzieje w życiu każdego z nas, to dojrzałość wiary wymaga tego, jeszcze raz to zaznaczy, że jak mówię, bądź wola Twoja, to wzorem Chrystusa mówię to na serio. Nawet jeżeli by to oznaczało, że za 5 sekund tutaj dostanę zawału i umrę, to niech się dzieje wola Boża. Po tych przykładach, które podałem, to może u kogoś z was to tak strasznie brzmi, że bądź wola Twoja, jakie to jest okropne, jakie to jest przerażające, że lepiej się tak nie modlić. Ale oczywiście nie o to chodzi, żeby się lękać, bo ostatecznie nic lepszego nas nie może spotkać niż to, żeby wola Boża wypełniła się w życiu każdego z nas, we wszystkim, zupełnie, do końca. Bądź wola Twoja. Te słowa możemy wyrazić także w ten sposób, że niech we wszystkim, Boże, zwycięży Twoja mądrość. Niech we wszystkim, Boże, zatriumfuje Twoja miłość.